Dzisiaj się teraz będzie troszeczkę ukulturalnie, ponieważ oto jest gra planszowa Veto. Ci, którzy ją kojarzą, tą nazwę, to wiedzą, że była taka gra karciana. Centrum tego wszystkiego jest w Krakowie, ponieważ tam też jest sklep Veto. I dzisiaj pokażę, co jest w pudełku z tą właśnie grą Veto. Co ważne, w związku z rokiem, z tym, że 2016 był rokiem Henryka Sienkiewicza, to ona została dofinansowana przez Instytut Książki, wydanie tej gry, czyli przybliży nam ona te czasy szlachty polskiej, te piękne czasy Złotej Rzeczypospolitej. Tak to wygląda z tyłu, po boczkach ładne grafiki, wszystko jest na miejscu, gra od 2 do 4 graczy, od 12 lat, wszystko ładnie, otwieramy. Uwaga, uwaga, co znajdziemy w pudełku z grą Veto? No, na pewno znajdziemy jakieś karty, słuchajcie, bo w tym się chłopaki specjalizują z tej firmy i na tym się bardzo dobrze znają, bo ta gra już wiele lat jest na polskim rynku, ale co znajdziemy jeszcze? Pudełko fajne, przyjemne, w dotyku, fakturowane takie, okej, okay, nice. I co my tu mamy? Zasady gry. Ładna nakierowana instrukcja. Okej, okay, wygląda to wszystko całkiem ładnie. Spoko. Idziemy dalej, mamy planszę. Okej. Okay. I co my tu mamy na tej planszy? Mamy na planszy pole lekcyjne, mamy pałac, mamy targ. Tutaj mamy jakieś miejsca, w których będziemy wyciągali karty dodatkowe. Tutaj na górze mamy jakiś... O, muszę wam pokazać, bo nie zobaczycie. Pokażę wam w ten sposób. Tutaj na górze, o, widzicie, jakieś mamy pole, na których będziemy coś oznaczyć. Jakiś tor punktu zwycięstwa czy czegoś. Kanclerz, pole sojuszu, pole sojuszu. Okej, trzeba będzie zagrać, dowiemy się, jak ta gra tak naprawdę działa. Tutaj mamy znaczniki zapewne finansowe, złoto, srebro. Jeszcze troszeczkę znaczników. Tutaj są znaczniki z tego, co mi się wydaje. Tak, to są żetony oznaczające różne frakcje, które można było w grze Veto spotkać. Dworskich, Radziwiłłów, Awanturników i karty. Słuchajcie, cztery deki kart. Veto, Liberum Veto, Liberum Veto. Żółte, niebieskie. Jeszcze raz niebieskie, pewnie jeszcze raz żółte. O, i zielone, proszę bardzo, zielone odwrót. Więc takie karty, no i kurczę, no chyba karty są głównym tematem, więc je sobie otworzymy i sobie zobaczymy, jak te karty są wykonane, jaka jest ich jakość. Zawsze uważamy, żeby nie uszkodzić przy otwieraniu, bo to różnie bywa. Okej, to jest fajna jakość takiego w miarę wytrzymałego kartoniku, do której jesteśmy przyzwyczajeni z karcianki Veto, jak ktoś grał. No i ogólnie z gier karcianych jest w porządku. Nie jest źle, nie są to jakieś strasznie cienkie karty. I o, inicjatywa, jakieś karty na bieżąco. Czyli mamy cztery takich kart i to, co widzieliście tutaj w pudełeczku, to jest to, co wchodzi w skład gry Liberum Veto. A jak się gra, o czym jest ta gra i czy warto ją kupić, czy warto w nią zainwestować, czy warto walczyć o Rzeczpospolitą Szlachecką, już wkrótce na GameTrol TV. Czekajcie razem ze mną. Do zobaczenia. Cześć!